Trzecim patronem naszego apostolstwa jest święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską albo świętą Teresą z Lisieux. Ojcowie Maryi, założyciele apostolstwa, przyjęli ją za patronkę, ponieważ Lisieux leży niespełna 100 km od Tenchebré, miejsca powstania apostolstwa, i kult świętej Tereski był na tamtym terenie bardzo żywy. Fakty z życia świętej Tereski świadczą o tym, że ten wybór był trafny. Przypomnę tylko trzy z nich. 14-letnia Tereska modliła się o zbawienie dla złoczyńcy skazanego na egzekucję, który dzięki jej wstawiennictwu ucałował krzyż przed śmiercią. Z miłością do Chrystusa znosiła cierpienia własnej choroby i konania, dlatego że wyznała: pragnę śmierci z miłości, tak jak umierał Jezus na krzyżu. Przed swoją śmiercią powiedziała: po swojej śmierci chcę czynić dobro na ziemi. Po swojej śmierci spuszczę na ziemię deszcz róż. A kto jest czwartym patronem dobrej śmierci? O tym za tydzień. Zapraszam.